Trenerze, przede wszystkim gratulujemy awansu do Final Four. Plan minimum wykonany? No myślę, że tak. Na pewno duża chęć w nas była tego, żeby znowu się znaleźć w najlepszej czwórce w Polsce. I myślę, że dokonaliśmy tego w bardzo dobrym stylu, pewnie pokonując zespół z Gdańska. Także bardzo się z tego cieszymy i chcemy postawić kolejny krok. Rzadko oglądaliśmy Bielszczanki tak skoncentrowane jak w tym spotkaniu. Zgadza się, bardzo dużo nad tym pracowaliśmy. Wiemy o tym, że takie drobne błędy powodują jakby straty bramek, których chcieliśmy bardzo mocno uniknąć. Powodują też nerwowość w naszych szeregach, więc mocno się na tym skupiliśmy, żeby dzisiaj znów kolejny mecz zagrać w pełni skoncentrowanymi, ponieważ przed dwoma tygodniami w Gdańsku wyglądało to równie dobrze. Godna podkreślenia również płynność gry w wykonaniu rekordzistek w pierwszej odsłonie tego spotkania. No nad tym staramy się bardzo dużo pracować, czyli nad elementami gry w ataku, grze dwójkowej, tak żeby ta gra wyglądała ładnie. Przede wszystkim gramy dla siebie, gramy również dla kibiców, więc cieszy to, że ta gra może się podobać. Indywidualnie Klaudia Nowacka w drugiej części gry One Girl Show. Dokładnie, Klaudia pierwszą połowę troszkę miała nerwową, natomiast postaraliśmy się zrobić wszystko, żeby umożliwić jej tą grę 1-1, w której jest bardzo dobra, wykorzystała to fantastycznie, zdobyła świetną bramkę, ale godne podkreślenia jest udział całej drużyny, całej trzynastki, która dzisiaj zagrała. No i z tego miejsca serdecznie gratuluję pierwszego od 2 lat meczu na zero. No to jeszcze na koniec wspomnijmy o tym finiszu futsalowego sezonu. Udział zespołu w 2 turniejach Final Four, rozgrywego mistrzostwo i Puchar Polski. No tak, bardzo fajne zwieńczenie tego sezonu. Fantastyczna postawa naszej młodzieży, która lekko wsparta doświadczonymi zawodniczkami zdołała przejść wszystkie szczeble i awansować do najlepszej czwórki w Pucharze. Także to będziemy rozgrywać na początku kwietnia. Natomiast Final Four no to oczywiście też puenta tego sezonu. W zeszłym sezonie zajęliśmy 1 miejsce w lidze, przegraliśmy tylko 1 mecz, zajęliśmy 3 miejsce, więc teraz wiemy co poprawić, żeby to miejsce było lepsze. Czego serdecznie życzymy? Bardzo dziękujemy. Trenerze, rozpocznijmy nietypowo od gratulacji. Brązowy medal Akademicki Mistrzostw Polski nie lada sukces. Gratuluję. Dziękuję ślicznie. Myślę, że bardzo długo pracowaliśmy na ten sukces i też on nas sporo kosztował. Też taki serca, zdrowia, zaangażowania. Musieliśmy wygrać 11 meczów na 12, żeby być w tym miejscu, w którym byliśmy. I wielki szacunek dla dziewczyn za ten brązowy medal akademicki przez Polski, bo to w mojej ocenie to jest naprawdę kapitalny wynik. No i to pokazuje, że idziemy dobrą drogą, że rozwijamy indywidualne dziewczyny i że one mają nie tylko szansę na rozwój taki piłkarski, ale też taki własny, indywidualny na Uniwersytecie w Gdańsku. Także zapraszam serdecznie, jak tam jakaś dziewczyna myśli o tym, czy jeszcze grać w piłkę i czy połączyć to ze studiami, z mieszkaniem w cudownym miejscu, to zapraszam serdecznie do Gdańska. A gdybyśmy teraz mieli porównać ubiegłoroczną rywalizację akademiczek z Gdańska z rekordzistkami, jest postęp czy też stagnacja w gdańskim zespole? Myślę, że jest postęp. Ten mecz nie do końca odzwierciedla to, jak gramy w futsal. Ten sezon był dla nas bardzo dobry. Do końca biliśmy się o 1 miejsce w grupie północnej i myślę, że to tak realnie pokazuje, że mogliśmy tutaj powalczyć. Natomiast no, trzeba oddać się rywalowi, że obnażył nas całkowicie. Dzisiaj oprócz wielkiego serca, które moje dziewczyny dały, no to argumentów innych nie mieliśmy. No, tylko można było siedzieć i pięknie klaskać, jak grały dziewczyny z rekordu. Jestem pod wrażeniem. Tak sobie myślałem, że wczoraj, czyli w zeszłym roku, no nie byliśmy jeszcze gotowi. Dzisiaj też nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, żeby się postawić rekordowi, ale będziemy pracować i zrobimy wszystko, żeby jutro, czyli za rok, się rekordowi postawić, bo my chcemy rozwijać te dziewczyny. Wiemy, że materiał ludzki, jaki do nas przyszedł, jest taki, jak jest i my nie płaczemy, nie marudzimy, tylko pracujemy, rozwijamy indywidualnie dziewczyny i staramy się postawić każdemu. Jeszcze jakiś czas temu bym nie pomyślał, że możemy wygrać z OM-em Poznań, a coś tam się udaje. Bym nie pomyślał, że możemy wygrać z UJ-em Kraków, a coś tam się udaje, więc teraz jeszcze nie myślę, że możemy wygrać z rekordem, ale nam się kiedyś to uda. Także wierzymy i będziemy pracować i będziemy rozwijać dziewczyny, bo wierzę cały czas w ten zespół i wierzę w to, że pracę, którą wykonujemy na treningach, ona przyniesie efekty. Ja tylko jedynie mogę żałować to, że sezon nam się kończy w marcu. Początek marca jest 5 marca, a nam się kończy sezon. I jeżeli mogę takie indywidualne wtrącenie zrobić, to uważam, że to jest patologia, że w życiu nie rozwiniemy kobiecego futsalu, jeżeli będziemy kończyli sezon w marcu. My w ciągu listopad, marzec nie mamy wolnego weekendu,
wszystko jest nabite jak słoik od teściowej, a teraz mamy kilka miesięcy wolnego i będziemy leżeć do góry brzuchem i drapać się po brzuchach. Oczywiście my nie, bo my pracujemy 10 miesięcy i będziemy starali się, teraz to jest dla nas sygnał, że nie jesteśmy doskonali i dużo musimy zrobić, ale będziemy pracować nad sobą i obiecuję, że za rok wrócimy silniejsi. Zatem trenerze, do zobaczenia najdalej za rok. Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz życzę sukcesu ekipie z Bielska, bo to, co zagrały dziewczyny tutaj z nami, to myślę, że to jest kawałek naprawdę fajnego futsalu i wszystkiego dobrego, powodzenia.